Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Country Balls Heroes. Kochani, zostały nam jeszcze dwa odcineczki Country Ballsów. Więc mam nadzieję, że się wyrobię z tą mapką. Ale tak, tutaj nic nie kupimy teraz, nic, tylko rzadkie targowisko ulepszone. A to mi tak się, powiem szczerze, osobiście mało opłaca. Dobra, tutaj już nam się chyba udało, prawda? Jeszcze nie? Nie cofnęło mi to, czy jak? Wydawało mi się, że już z nimi walczyłem. Chyba to znowu jakiś bug po prostu. Tak też może być. Tak też może być. Dobra, te jednostki są dosyć easy, więc spoko. 14. 22. 26, ładnie. ONZ-y, napierdzielać. No mogłem sobie tą czwórkę strzelić. Zabij 19, nie zabijesz, czekasz. Hmm. 8-16. Tyk. Poszło. Jak miało pójść? No to jakoś gorzej nam teraz poszło. Wcześniej nawet nie doszły. W sumie teraz też nie dojdą. Dobra. Nie ma tu już... Nie ma tu żywej duszy. Tu byliśmy? To się porestowało wszystko, ej. Oczywiście, że tak. No i widzicie, właśnie o tym mówię, że ta gra jest bardzo, ale to bardzo niedopracowana. Jest mega niedopracowana. Myślę, że tak to nie powinno wyglądać. O kurde. Rasija. Rashbi. Oni są strzelający, czy nie? Na szczęście nie. Ale te 30 mnie niepokoją. Te 30 mnie niepokoją. Na szczęście dojdę tutaj. 8 tylko? Kurka, wódka mało. Będę musiał go wskrzesić. Dwóch, kurde. Może być problem. Może być problem. Dwóch. No i mamy problem. 11. Mogłem się cofnąć i tutaj walnąć, tylko jeden by mnie atakował. Znów, żebym nie pomyślał. Krytyk mu wpadł za 15. Znów mogłem tego. 5, 7. 5 oczywiście. Dobra. Leczondo. Czemu się nie oddał?
Nie mają 1, 3, 4, 8. Lepiej tych. I tak teoretycznie już nie musimy się nawet ruszać. Tyk. No tylko jedna strata, to i tak nie było źle, a sporo surowców dostaliśmy. I zostawiłem tutaj surowce dodatkowe. Ej. Brak punktów ruchu. Co to dawało? Przebicie pancerza. Możemy dać większe DPS-y. Złote drzewo, nie, no nie opłaca się na razie tego rozbudowywać, no. Mamy 31 koła. Czego nam w ogóle brakuje? Herbaty, prawda? Złote drzewo. Nie. Tego nam brakowało, no dobra, to kupujemy. Czyli tu już mieliśmy zwiedzone. Tu również. Ale tu już możemy wchodzić za to. Jest kolejny week, więc spoko. Do dziś się drewna nam brakuje. No jestem skłonny nawet kupić. Jestem skłonny kupić. Ja ma pandy. Bierem. I zobaczcie, tak naprawdę kupiliśmy teraz, no i w następnym tygodniu powinniśmy już móc znów kupić, prawda? No ale tak nie będzie. Dlaczego twój lider wygląda jak żółty niedźwiedź? Nawet nie zaczynaj. Żółty niedźwiadek. Cześć. Tu po kolei nie ma znaczenia w sumie. Nie mają sporo jednostek ruchu. Ale jeszcze nie dojdą. To mnie nie powinni. Cztech? Malutko. Dobra, nie było tematu. Nie było tematu. No i pięknie. Tak jak powiedziałem, nie doszli. No i całe szczęście. Pyk. 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 I pyk. Nie to, żeby nam to było jakoś potrzebne, super, ale zawsze. No i tu pałac cesarza, to też sporo kosztuje. Aczkolwiek, czy my byśmy byli w stanie to kupić? No bylibyśmy w stanie, ale nie mielibyśmy potem kasy już w ogóle. Więc tak 2 na 10, 3 do siły. Spotkałeś go? Kogo? Pana Wanga. Kim jest pan Wong? Wang. Nie wiem. Nie mam pojęcia, kim jest pan Wang. Jezu, strasznie wolni. Trzech. No tutaj krytyk. Nie, no ci Meksykańcy zrobią, kurde, normalnie kosmos. I zmiotka. Pyk. No, teraz to w miarę easy idzie. Dobra, 1000 doświadczenia. Idziemy po Meksykańców.
tutaj nie mamy co nawet. Ja z tych Meksykańców to ja nie zrezygnuję prędko. Oj, nie, nie. Bo ty nie masz tu robić, prawda, co? To doświadczenie. Czyli nie bardzo masz co robić, no. Jak on długo... O nie. Czekajcie, już, nieważne. Tu jest jeszcze artefakt, którego nie zauważyłem. Dobrze wiedzieć. No i tak jak wam powiedziałem, pandy nie są dostępne. Strasznie głupie. Gra po jakimś czasie się po prostu zaczyna bugować. To jest mega dziwne. Mega, mega dziwne. Dobra, zbieramy jednostki. No i tak, pytanie, czy ja chcę zmienić te ONZ bole? Nie, ja chcę. Niech one zostaną. Przynajmniej jest teraz komu pilnować bazy. Też spoko. Jakie ty masz przedmioty? 4-10. No nie wiem, to jest lepsze. W ogóle jakie mam piękne staty w tej chwili już. Lecimy. Hejsiki. Kocham budzić się nad ranem w Boeingu. Tutaj jest trzecia nad ranem. Nie rozumiem. Nie rozumiem, ja nie panie mają. Pyk. O, one już dojdą. Kurka, wódka, niedźwiadki, no. 01. Czekaj. Czekaj. Nic? Oż ty w dupę węża. 1-2. Jakby wpadł kryt. 2 niestety. 1-3. 2 niestety. Typowe. I tak już dojdą, więc... by was zasłonić. Dobra. No nie liczyłem na to. 2. 1. Pyk. Tylko teraz mu odsłoniłem. Kurwa, źle zrobiłem. Dobra. Atakujcie gnoi. 1-1 odda. Czekaj. Kurde, czemu... Naj. Tylko po 1. Dobra, wskrzeszmy tamtych. No, mocne są, nie powiem, że nie. Jeden, jeden. I jeden, jeden. Pyk. Bez strat. Czyli wyszło urów. Nowy zamek. Chiny, czy podobają ci się nasze sankcje? A, to standardowo. Ojejku, naprawdę? Z czym do ludzi? Czym do ludzi? W pierwszej turze.
No i kolejny właśnie bug, że jak się tylko podchodzi, to nie załapuje. Stonehenge. Tysiąc umiejek. I gorzołka. Gorzołka. Możemy coś kupić. Czego ci brakuje? 20 ropy. A tutaj czego brakuje? Herbaty. A kupmy tą herbatę. No. Rasija się pokazała. I to chyba jakiś nawet spory zamek jest. No jednak nie. Niemiecki ratusz. Kurde, ale tutaj ile jest itemków? Tamto bym chciał iść. Uciekaj. Romanian Vampire Ball. Ej, dobra, tego nie widziałem. Sprawdźmy sobie. Ej, czy ja tutaj nie mogę przejść? Mogę przejść. Zobaczymy, mały kraju. Zobaczymy. Czy widziałeś te amerykańskie towary premium? Trzymaj moje piwo. To podróbki. Bezsensowny bełkot. To jest chyba już poziom wyższy. Oczywiście, że tak. I jeszcze lata. Uhuhu. Może być ciekawie. Dużo mają ruchu. 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dużo, bardzo dużo. Tych jednostek jeszcze nie widzieliśmy. Jeden, trzy. Czekaj. Tak zaatakują i tak zaatakują. 2-4. Jest szansa. Kurde. Czekaj, ty chciałeś tego atakować? Czy tego atakować? Chyba tego atakować. Pięciu. Dwa, trzy. Kryt? Niestety. Dwa. Naprawdę. Kurde. Trzech. Sześć. Dużo. Bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Czekaj. Pięciu akurat. Dobra, został jeden, brońmy się. No uleczmy go, bo padaka. I tak 7 straciliśmy. Dużo. Złoty młot komunistyczny. To dla Chin akurat pasuje. Spotkajmy się o poranku. Ale nie chcę ci się obudzić w środku nocy. Co to ma być za bełkot? Bełkot. Ośmiu? Ej. Serio? Easy. Nie, no albo nasz bohater jest jakimś koksem już. Albo nie wiem.
Pyk. Ośmiu. Dziewięciu. No, Meksykańcy są OP. Uwielbiam tą jednostkę. Są troszeczkę tacy łucznicy z zamku z Herosów Trójki. Kusznicy w sumie. Pyk. Jak przypieprzy, to czujesz, że przypieprzył. Dobra, tu już mamy z głowy. Już niby są plantacje herbaty. Dobra, też je sobie weźmy. Może coś tu kupmy? Ratusz, mury zamku 2. To będzie taki stricte ekonomiczny zamek dla kasy. Myślę, że ropę możemy sobie już dokupić. No i co? Pałac cesarza. Mamy chińskie smoki, których nie możemy kupić, bo potrzebne są herbaty. Oczywiście ekspy. Też spróbujemy zawalczyć. Tak naprawdę powiem wam szczerze, droga Izraela i droga Wielkiej Brytanii są dla mnie useless, strasznie. No może polski nieład jest spoko. I 500 plus. To jest spoko. Dobra. Zawalczmy. Trochę was tu jest. Ośmiu, pięknie. Wy te Excalibury to oddajcie, a nie cwaniaczki. Pyk. No to już możemy ich napierdzielać. Ten za jeden sobie strzelisz, to luz. Żeby nie ryzykować, ty walnij tu. Teraz dojdą, na 100% dojdą. 9. Możesz zaczekać. A wy też zaczekajcie. Pyk. Dobra. 3-8. Pięknie. 3-7. No spróbujmy. Kurde, dwóch jeszcze. No nie, nie, nie. Tak to nie będzie. No, 2500 expo, 2500 kasy i jakiś pasek. Na tym mi aż tak nie zależy. Dobra, wyłazimy stąd. Nowy poziom wpadł jeszcze. Luz bluz. Nie mamy drewna. Kurde, nie mamy drewna. No trudno, nic nie kupimy. Tu już tam tylko żydowskie targowisko zostało, teoretycznie. Możemy dokupić. Widzę, że jednostki się pokazały znów. Troszeczkę opóźnione, bo dopiero tego dnia, ale okej. Wcześniej ich tu chyba nie było.
Na pewno nie ma jeszcze tych naszych pant. Nie wiem czemu. Ta gra jest zbugowana. Dobra, statystyki. Umiarkowana. Umiarkowana. Zastanawiam się, kurde, atakować? Zapiszmy grę. Jeżeli będą dużo straty, to... Pociąg towarowy do Sławkowa jest opóźniony. I... Hop, hop, żółtku. Akurat to by Korwin powiedział. Ile Korwinów, Matko Bosko. Matko Bosko, ile Korwinów? Czy to jest czołg? O kurde. Dobra, spróbujmy w ten sposób. Musimy atakować, bo tu już nie ma opcji. Dwóch i tak. Zbijmy się w kupę. 11. What? O nie. Mało. Oj, mało. Może być ciężko. Pyk. Pyk. Dziewięciu, o kurde. O kurka blaszka. Liczę na cud. Ale cudu nie będzie. A jednak! Pięknie. Jeszcze many mamy od cholery many. No ale lekkie straty były. Spoko, nowy artefakt, rękawica nieskończoności. I będę chciał jeszcze zobaczyć, co jest tutaj. Jeszcze jeden poziom? A jeszcze jeden. Luz blues, spoko. To jest piękne. To jest piękne. 4 ataku. I zapisujemy jeszcze raz. I to już będzie ostatnia walka dzisiaj. O ile ją wygramy oczywiście. Dragon Pit. O kurka. My już chyba tu byliśmy zraz. I pamiętam, że... Nepalski smog był dosyć mocny. Dosyć bardzo mocny. Czym on jest? Nie wiem. Kurde, 10. 16. Jezu, te ONZ-y są strasznie niezbalansowane.
Boję się trochę tej rozgrywki. 15. 52, dobra. Już nie są straszne. Ile wy macie życia? 400! 5 jeszcze, kurwa, żeś walnął. Ty gnoju. No i zaczyna się problem. Zaczyna się mega problem, one mają 52. Kurwa, one napierdalają jak Sekema. ONZ, ty odpieprzcie się. Mnie zabije. Trzydzieści jeden, kurwa. Ja pierdzielę. To jest chore! Jezu, my nic nie robimy. Gdzie ja w las? Jaką armię trzeba tu mieć? Gram na czas całkowicie. No, papa armio. Nie ma opcji. Nie ma opcji, już nawet nie mam many. Zaraz odbędzie się gwałt. Piętnaście Meksykańców. Nie. Automatyczna walka, dobra. Ja już nie chcę nawet tym uczestniczyć. Zostaliśmy normalnie zryci. Nie, dobra. Poddajemy się, nie ma sensu. Te nepalskie smoki są pojebane. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, głosowanie na serię macie oczywiście na stronie spookichero.pl. A tym razem trzymajcie się. Hej, hej!